Węgorz po rybacku, czyli rzecz, którą za chwilę ugotujemy, to nie jest danie, które sam pan wymyślił. To jest rzeczywiście tradycyjna potrawa śródlądowych rybaków. Absolutnie tak jest, jak pan mówi, panie Robercie. Generalnie trudno nam się odnieść do tego, jak stare jest to danie. Aha. Natomiast my, będąc tu w Wojnowie od 25 lat, od zawsze pamiętamy to jako właśnie tradycyjne danie rybaków. I to było takie wyjątkowe danie w tygodniu, w okresie odłowów jesiennych. Było to jakby w prezencie za ciężką pracę. To jest bardzo śmieszne, ale jakże charakterystyczne. Mianowicie niezwykle podobną potrawę widziałem w kraju Basków. No bo jakie tu są składniki? Mianowicie cebula, węgorz, ocet, woda, sól i pieprz. Nic więcej. Nic więcej. W kraju Basków coś bardzo podobnego robiono, tylko robiono to mianowicie z tuńczyka. Zatem dolewano oliwy. Tutaj nie potrzeba, bo węgorz jest bardzo tłustą rybą. Zatem proszę teraz sprawdzać, czy ja wszystko dobrze robię. Najpierw trzeba nalać tutaj mniej więcej centymetr wody. Dokładnie tak, żeby dno było przykryte. Woda, cebula, ryba, sól, pieprz, czy woda, ryba, cebula? Woda, ryba. Woda, ryba, cebula, sól, pieprz. Dokładnie tak. Co trzeba zrobić z węgorzem przed wrzuceniem do garnka? Oskurować? No, uśmiercić, oskurować go. I dobrze jest, jak jest troszeczkę schłodzony, jakby go tak ściąć, żeby ta temperatura mięsa była równa temperaturze wody. Woda, ryba, cebula. Pokrojona w ten sposób. Tak, i jeszcze ją tak rozdrobnić, żeby przykryć, żeby ryba była przykryta. O, i dokładnie tak jak teraz. I teraz już sól i pieprz? Tak, tak, do smaku, obowiązkowo. I w sumie, jeśli chodzi o sól, to wydaje się, że jest za dużo, nigdy raczej nie jest za dużo. No, za słone frytki to ohyda, ale niesłona ryba to również ohyda. To nie jest ryba z morza, tak. Więc ona nie ma w sobie naturalnej, przyrodzonej słoności. Dobra, tak. Woda, ryba, cebula, dokładnie, sól, pieprz tak. I kolejna warstwa. I kolejna warstwa ryby. Proszę z łaski swojej powiedzieć mi, nam się wydaje, że mamy mnóstwo węgorzy, bo wszędzie niemal można je gdzieś spotkać w postaci wędzonej, w postaci mrożonej, w postaci wakium w sklepach, ale to nie są dzikie węgorze, to nie są węgorze odławiane przez was. No tak, jest tej ryby coraz mniej, raz, że jako osobniczo mniej występuje naturalnie w wodach naszych otwartych. Cena węgorza zarybieniowego jest buforowa niejednokrotnie. Aha. Rybacy by chcieli, żeby tej ryby można było więcej kupić, ale tu buforem właśnie jest cena. 1000 euro kosztuje kilogram Monty, czyli na rybku szklistego węgorza, którego Francuzi, Hiszpanie łowią w przybrzeżach Europy i sprzedają. A jeszcze chyba węgorze z Chin czy z Wietnamu się do nas ale cały wiz polega, tak, dokładnie, ponieważ cały wiz polega na tym, że węgorz, który jest łowiony u brzegów Europy, jest sprzedawany częstokroć nie do dalszego podchowu, tylko do restauracji na Dalekim Wschodzie, Hongkong, Szanghaj, Singapur, i tam się po prostu to je jako sushi. I dlatego ta cena jest tak mocno podniesiona. Więc widzicie państwo, jak chcecie spróbować węgorza bezpośrednio z miejsca, koło którego jesteście wyłowionego, to właśnie takich miejsc jak rybacka chata szukajcie. Jeszcze jedna warstwa, tak, tak, przykrywamy, tak. I gotujemy. I na górę maksymalna ilość cebuli. Rybacy u nas mówili, że król Stasiu miał swoje obiady czwartkowe. Po odłowach jesiennych niewodem, kiedy łowiło się nocami i łowiło się węgorze, rybacy nasi twierdzili, że mają kolacje czwartkowe. No, uczestniczyć w takiej kolacji to byłoby coś, zwłaszcza, że jak powiedzieliśmy, węgorz to tłusta ryba, więc ona szczególnie lubi pływać. Lubi pływać i za życia, i później też. Przykrywamy, gotujemy. Tak. 40 minut maksimum. Tak, maksymalnie. Teraz po prostu na małym ogniu, żeby zaczęła się woda nam delikatnie drulić i sok węgorz zaczyna puszczać. Ważna uwaga, na samym końcu trzeba całość zaprawić octem. W tym wypadku octem nie byle jakim, tutaj miejscowym, lokalnym, niefiltrowanym. Wygląda, ale i smakuje. Jezu, jak smakuje. Smakuje, prawda? Genialne. Ten ocet jabłkowy dopełnia jakby szczęścia. Ale państwo się tego nauczyli tutaj od miejscowych rybaków. Dania pełnego, tak. O, drodzy państwo, bujabes w Marsylii, a tutaj rzecz wcale nie gorsza. To jest obłędne, proste i fenomenalne. Uczyniliście mnie człowiekiem szczęśliwym. Jezu, jakie to jest ekstraktywne. Dziękujemy. Szczęście na talerzu.